Witam Was bardzo serdecznie, Marek Marat Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Dzisiaj słuchajcie nietypowo, bo mam towarzystwo. Chciałem Wam przedstawić Maćka Gawlika. Maciek od pewnego czasu, no można powiedzieć, współtworzy Planszolandię, jest głównym operatorem fanpage'a na Facebooku. Ci, którzy byli na kilku konwentach, mieli okazję Maćka poznać osobiście. Byliśmy na kilku wystąpieniach, tak, i tak naprawdę. Dokładnie. Także no, Maciek taka szara osobowość, szara eminencja. No ja jakiś czas temu popełniłem top 10 gier z 2016 roku. No i oczywiście Maciek zapytał mnie, a dlaczego on nie może przygotować takiej swojej dziesiątki. Jak najbardziej oczywiście może, to jest faux pas z mojej strony, bo powinniśmy przygotować taką dziesiątkę razem. No aczkolwiek, no człowiek się uczy całe życie. No i cóż, dzisiaj tak na dobrą sprawę będę tylko komentatorem. Maciek ma swoją dziesiątkę, pewnie jakąś poczekalnię. Nie chce mi do tej pory powiedzieć, o co chodzi, czy to są gry, które grałem już, czy nie. Generalnie mamy różne gusta. Jakbyśmy spojrzeli na moją półkę i Maćka, to są zupełnie różne półki. No mam nadzieję, że mnie czymś zaskoczy i słuchajcie, no tyle wprowadzenia. Będę tylko dzisiaj komentował, robił duże oczy. Daję głos Maćkowi, Maciek będzie głównym gospodarzem. Maćku, no... To może rozpocznę od poczekalni. 11. grą, którą przygotowałem na ten wieczór, to jest Wiek Pascal Minerały od Games Factory Publishing. Jest to gra, która wyszła na Wspieram To już chyba w zeszłym roku, kiedy to zapowiedziano... w zeszłym roku, tak? O ile już pamiętam. Jest to bardzo fajny deck building. Prosty, łatwy, przyjemny. Trzeba odpowiednio manipulować swoją ręką, tak by mieć dostać na odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie dostać materiały, które potrzebujesz. To się zgadza. Bardzo podoba mi się modułowość planszy, to, że w trakcie gry na przykład dwuosobowej może trzeba całkowicie skrócić rozgrywkę o 1/4. Wtedy gra nabiera dobrego tempa. Zresztą polecam ją szczególnie jako grę dwuosobową. Jakby to powiedzieć. Poza tym piękne wydanie. To fakt. Grafiki są świetne. Poza tym nie spodziewałem się tego, ale bardzo fajnie różnorodne frakcje. Każdy gracz tak naprawdę na pierwszy rzut oka wydaje się, że frakcje są identyczne. Białe, zielone, czerwone, czy to wybuchy, czy to eksplozje, czy to wiercenie, a jednakże podczas kupowania, czy podczas używania kart możemy wykonywać całkowicie różne akcje. Pozwala to poczuć się, jakby to powiedzieć, unikatowo w trakcie rozgrywki i tak naprawdę to chciałem, to wszystko, co chciałem powiedzieć w Skałach, Wiertłach, Minerałach. Trochę jeszcze za mało grałem, żeby weszła w moją główną dziesiątkę, jednak myślę, że to solidny tytuł. Nie no, zdecydowanie. Ja miałem okazję zagrać raz chyba, tak? W składzie trzyosobowym, mieliśmy czteroosobowym. Nie no, całkiem fajny tytuł, taki deck building, troszeczkę inny jak dotychczas. Oczywiście fajne elementy planszy, no ta plansza jest zmienna za każdym razem, no dużo możliwości. Nie no, gra jest fajna, powiem szczerze, tak, fajna, oczywiście zagraliśmy za mało, ale zdecydowanie dobry wybór. To przejdźmy może do dziesiątki. Zacznijmy już właściwą dziesiątkę. 10. Na miejscu 10 w zestawieniu Maćka Gawlika jest gra. Wielki hit od Erika Langa. Blood Rage. Portal Games. Tak. Wydane przez w zeszłym roku. Można powiedzieć, że bardzo fajny, skondensowany area control z draftem. Tak jest. To jest świetne w tej grze, że jest zarazem szybka, jak i pozwala wykonać wystarczająco dużo akcji, żeby gracz poczuł się, że ma wpływ na całą rozgrywkę tak naprawdę. Równie ważne jest też to, że jest wiele sposobów do zwycięstwa. Możesz wygrywać bitwy, możesz przegrywać bitwy, możesz kolekcjonować konkretne karty, możesz wysyłać jednostki na misje samobójcze. To jest po prostu różnorodność sposobów wygrania. Co bardzo fajne, że można tak naprawdę poprzez draft można też psuć komuś tą strategię i nie zawsze będzie to samo.
szczególnie jeżeli jest dobry zespół, który wie co robi, to może być właśnie też jeden z problemów gry, ponieważ jeżeli trafi się jeden bądź dwóch nowych graczy, to całkowicie może zmienić się obraz. Obraz gry i jeden gracz będzie miał ułatwioną rozgrywkę, ale myślę, że to jest solidny tytuł. Nie no, miałem okazję zagrać kilka partii na pewno zdecydowanie. Gra wizualnie oczywiście bardzo fajnie wygląda, mechanicznie też zdecydowanie odpowiada mi, no tylko się dziwię, dlaczego jest tak, tak nisko. Tak nisko. Możemy powiedzieć, że trochę za dużo graliśmy, trochę. Widzimy błędy, znaczy widzimy pewne niedoskonałości. Jesteśmy wielkimi fanami poprzednich gier Erika Langa, szczególnie Chaosu. Widać tam pewne nawiązania do niego, jednak to jest całkowicie inny, ja inna wydaje gra. Ja myślę, że chyba bardziej wolę... Chaos jest strasznie długi, tak, rozbudowany. Tak. Tutaj tak jest skompensowane, wszystko jest zdecydowanie prostsza gra, szybsza. No to generalnie to bardziej mi odpowiada, no, aczkolwiek obie gry są całkiem fajne. No to cóż, 10 miejsce mamy za sobą, 9. 9 na miejscu 9. Na miejscu 9. Cóż tam masz? Coś tam chomikujesz? Bardzo przyjemna gra, również draftując dla draftu. O, proszę bardzo. Jest to od Filipa Miłuńskiego Kapital. Kapital, no cóż. Bo wiele, raczej tematycznie dość zróżnicowana, jednakże główny motyw jest bardzo podobny. Tak, to ja tą grę bardzo cenię, aczkolwiek niestety grając z Kasią, z dziewczyną Maćka, Kasia mnie dublowała chyba ze dwa razy. No, tylko ciebie. Tak, także naprawdę jakby uczę się przez cały czas tą grę grać. Gra draftu bardzo ładnie wykonana, bardzo proste zasady, bardzo szybka. Szybka, przyjemna. Tak. I przez te epoki może bardzo się różnić między konkretnymi rozgrywkami. Dokładnie. Kiedy to idzie się na jak najwięcej dzielnic, jak najmniej dzielnic. Oczywiście ta wojny, które występują, też troszeczkę psują całą koncepcję. Także no, bardzo fajna, z dużym potencjałem, naprawdę bardzo fajnie przygotowana. Filip, naprawdę bardzo dobra robota. Polecam. Szczególnie jako taki może wstępny poziom dla draftu, jest mało negatywnej interakcji, jest oczywiście Warszawa, Polska, no tak, klimat tak. Trzyma. Nie no, gra z klimatem, fajnie to wszystko jest wkomponowane, wizerunek Warszawy, oczywiście syrenki warszawskie, tak. Które ładnie wyglądają, także tutaj no. I świetna wypraska. Ale wypraska jest naprawdę rewelacyjna. Wypraska pod tym względem naprawdę klimatyczna i funkcjonalna przede wszystkim, no, co to tak. Dużo mówić. No, rewelacja. Dobry wybór. Co więcej mówić tak naprawdę. No cóż, to nam szybko chyba szybko pójdzie. To było miejsce 9 na miejscu 8. Cóż tam, Maciek, masz? Miejsce 8. Jest to może trochę bardziej skomplikowana gra niż jak do tej pory. Jest to Impuls Karla Szadyka, który został wydany, wersja angielska została wydana w 2013, no tak. Za to polską edycję mogliśmy cieszyć oko w 2016. Ja nie grałem, przyznam się szczerze, że nie grałem, chociaż oglądałem, jak to się odbywa rozgrywka. Próbowaliśmy zagrać, pamiętam. Na stoliku obok, ale nie miałem okazji wtedy, grałem coś innego, więc mieliśmy dużo nowych osób i trzeba było tłumaczyć coś innego. Tak. To tak, co muszę powiedzieć, piękna reedycja od Czacha Games, tak, fanowskie opracowanie graficzne było po prostu, jest świetne, nie ma żadnych co do tego może jakichś minusów. Jeżeli o co chodzi, bardzo Impuls pod względem mechanicznym jest bardzo ciekawy, jest to gra o imperiach w kosmosie, które rozgrywamy wyłącznie dzięki kartom. Tak? To jest, karty robią zależne za planszę, za wykonywane akcje, za technologię, za surowce, za... tak naprawdę wszystko się robi tymi kartami. Czadek potrafi na kartach tutaj. Czadek potrafi i oczywiście Impuls. Sam tytułowy Impuls to jest zagrywanie kart, które będą później rezonować przez resztę rozgrywki. Tak? To jest, jakby to powiedzieć, trzeba zagrywać odpowiednio karty, żeby nie
na, że tobie pomóc, ale nie za bardzo pomóc przeciwnikowi. To jest właśnie, to jest fajne w tym tytule. Poza tym, może trochę lekki minus ode mnie jest taki za mechanikę walki. Tłumaczenie tej gry jest dosyć proste do momentu, w którym zaczynasz tłumaczyć mechanikę walki. Wtedy część osób się niestety gubi. No tak, to jest... Trzeba zagrać chyba kilka partii, żeby to Gdyby przerobić. Nie to, że ta mechanika walki taka by była, jest taka trochę przekombinowana, bo trzeba zarazem operować tym, co ma się za karty, za technologię, za karty w swoim impulsie, w impulsie wszystkich graczy. To by była po prostu gra, która by częściej wychodziła na stół na pewno. No nie, to faktycznie trzeba myślę, że Czedyka trzeba polubić. No. Innowacje, no, Red 7 i co tam jeszcze mamy? I na chwałę Rzymu, no tak naprawdę to jest, tak. No to wszędzie są karty, wariacja na kartach, no człowiek wie, co robi. No ja Impuls oglądałem oczywiście recenzje, no czytałem instrukcje. Tak, ptaszki ćwierkają, ale graliśmy mniej. Oglądałem recenzje, czytałem instrukcje, aczkolwiek no niestety jeszcze nie miałem okazji zagrać, chociaż naocznym świadkiem rozgrywki. Myślę, że prędzej czy później Maciek ma swoje kolekcje, więc myślę, że na pewno na drobie zaległości. I polecam tą grę dla każdego, który szuka gry bardziej skomplikowanej, którą po wielokrotnie rozegra. Wie, że będzie wiele razy mógł grać w nią i duża grywalność. Rozpracuje ją, szczerze mówiąc, bo to wtedy tak naprawdę ta gra nabiera takiego... Duża grywalność. Czyli co, to jest miejsce ósme. No cóż, zbliżamy się do miejsca siódmego. Siódme. Może gra, którą chyba najmniej grałem w tym całym rozstawieniu, ale tyle ile naczytałem się, czy tyle razy na zareklamowałeś ją, Marku, że musiałem stawić. Po pierwsze rozgrywce po prostu jest świetna. Szkoda, że nie możemy więcej gniazdkach. A mowa o Vitalu Lacercie i Vinos Deluxe Edition. O, proszę bardzo. Znaczy, no generalnie ja grałem więcej. No ale to też jest taka sytuacja, że no, czasami przychodzimy w różnych porach i tak naprawdę jak już jest komplet, no to nie można się dosiąść. No ja grałem więcej razy. Grałeś się z 3 razy, ja się dosiadłem do jednej rozgrywki chyba. No tak. Ale muszę powiedzieć, że piękne wydanie. No to fakt, to zgadza się. Kolejne, jak to widać chyba w każdym tym w grze, której każdym tutaj dałem, to w każdym mogło się swoją charakterystyczną rozgrywką, to bardzo mi się podoba w tej grze ekonomiczna warstwa rozgrywki, w której to trzeba tak naprawdę przy bardzo limitowanej ilości akcji trzeba rozplanować całą rozgrywkę tak naprawdę w pierwszych 2 rundach, bo inaczej to na koniec zawsze będzie czegoś brakowało. Nie, no, planowanie jest istotne. Tych akcji jest na tyle mało generalnie, że no, trzeba... To jest 6 rund, w których po 2 akcje, czyli 12 akcji na całą rozgrywkę. Dojdą jeszcze dodatkowe akcje, które możemy sobie tam... Ale mimo wszystko tych akcji jest zawsze mało. Zawsze byśmy musieli zrobić więcej. Aczkolwiek planowanie tu jest kluczowe i ta ekonomia no, jest widoczna gołym okiem. Przede wszystkim ten klimat, który... Ja to lubię, bo tak naprawdę oddaję, no czyli tak naprawdę zatrudniamy, produkujemy, sprzedajemy, eksportujemy, tak naprawdę no, ma to wszystko taką swoją całość, także... Fajne odzwierciedlenie właśnie tego tematu produkcji win, tak? Tak. Znaczy to raczej taka gra, która w zasadzie ta pierwsza wersja była mocno skomplikowana, Maciek nie miał okazji zagrać. I jak zasady. Graliśmy teraz z takimi osobami, które no generalnie no, raczej nie grały w takie ciężkie gry. No trochę to trwało, fakt, że te rozrywki były dłuższe, aczkolwiek no, gra no, generalnie chwyciła, tak? Tak. I tak naprawdę... Nawet jeżeli nie wygrałem. Tak, ale moglibyśmy jeszcze grać, jakbym przynosił Winiosa, to byśmy pewnie mieli. Częściej. Szczególnie, że jeszcze jest sporo tytułów, które musimy zagrać. No z tego też swojej listy z ostatniej. No właśnie. To się zgadza. No cóż, Winios u mnie, tak patrzę, bo spisałem sobie, jest na 8. miejscu. U mnie wyżej. Na 8. miejscu, czyli generalnie to pierwsze wielkie zaskoczenie, bo pierwsze nie myślałem, że Winios... u ciebie się w ogóle pojawi na liście, no ale no cóż. No pewnie, gdybym więcej grał w Mombasę, może by wtedy... No tak, z Mombasą mi tak wyszło, jak wyszło. Przechodzimy do miejsca 6. Miejsce 6 zestawienia Top 10 2016.
To tak, może reedycja albo wznowienie, samodzielny dodatek. Martwa zima, długa noc. No to miałem okazję raz zagrać, faktycznie raz zagrać. Ja, że dobrze, to może ja tak powiem na początek. Ja generalnie powiem tak, no martwą zimę grałem chyba, graliśmy chyba dwa czy trzy razy i jakoś tak, znaczy no lubię klimat, fajnie mechanicznie. Maciek tu jest oczywiście, jakby z Maćka pewnie mnie zagrał, te zasady są na tyle skomplikowane i tak naprawdę ja mam tak, że jak nie mam własnej gry, to nie czytam instrukcji, nie znam tej gry po prostu, muszę mieć i muszę się nauczyć, ale fajny klimat, generalnie chodzimy, z tego co pamiętam, zbieramy różne tam przedmioty, tak? Znaczy to jest tak, że gra pseudo-kooperacyjna, z możliwym zdrajcą. Mhm. Jest to jeden z chyba z lepszych tytułów tego rodzaju. Chyba oprócz Battlestara Galactiki czy Shadow of Camelot. To jest Długa Noc w porównaniu do Martwej Zimy uważam za zdecydowanie lepszą. Pewnie więcej grałeś w samą Martwą Zimę, zwykłą. No, dokładnie, tam Karty rozdroży to jest szczególna mechanika, tak, no szczególnie w którym to gracz, który już miał rozgrywkę, ciągnie kartę i czyta. To jest fajne, to jest robi klimat. Tak? Robi klimat, często wydarzenia mają całkowicie różne wydźwięk na rozgrywkę tak naprawdę. Kiedy już w momencie, kiedy już myślicie, że wygrywacie, już jest ostatnia tura, może akurat wyjść karta rozdroży, która nagle daje wam kłodę pod nogi i może trzeba zmienić strategię. Fajne jest również to, że trochę ułatwione ma akcję na przykład zdrajca, który tu każdy tak jak może być takim małym zdrajcą tak naprawdę, ponieważ nie tylko trzeba wygrać główny scenariusz, ale trzeba mieć też spełnione swoje własne, osobiste cele. No to tak, te cele są bardzo fajne, oprócz tego głównego celu generalnie dla wszystkich graczy, tak? Tak. No i mogę powiedzieć, bo to jest tak jakby ewolucja. Autorzy nauczyli się swojego na pierwszej Martwej Zimie i swoje, jakby to powiedzieć, lekcje dobrze wprowadzili, jakby to powiedzieć. Karty rozdroży są ciekawsze, postacie są lepiej nakreślone, bo często to nie jest tak jakby historia o samych zombie. Tutaj główną rolę grają ocalani. Ja za mało grałem generalnie, za mało grałem, tyle co już graliśmy chyba w podstawkę, grałem nie wiem, ze 4 razy, może ze 3 razy z wami. I raz graliśmy w dodatkiem. Tak, raz dodatkiem, więc tak naprawdę tutaj no, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo i to też mówię, to jest na takiej zasadzie, że głównym tutaj narratorem i Maciek jest mózgiem, a my tak naprawdę jesteśmy ta kooperacja taka na zasadzie może nie jest bardzo samodzielna, bo pewne rzeczy są podpowiadane, ja bym musiał więcej zagrać, żeby tak samodzielnie ewentualnie podejmować decyzje. Ale generalnie no, klimat mi jak najbardziej odpowiada. No, nie przepadam za tą grą, ale jak Maciek powie, zagramy, to nie ma kłopotu żadnego, to zagramy. Nie? Świetny tytuł od Cube Factory of Ideas. Tak, no to też cieszymy się, że faktycznie pojawia się polska edycja. No, bo to jest, no tak, polska edycja. To jest dosyć istotne, nie? To był numer 6. To był numer 6, czyli teraz mamy tak naprawdę półmetek. Miejsce piąte z Maćkowego zestawienia. Coś to może być. Na miejscu piątym gra pełna kości. Och, to już wiemy, co to będzie. Też w Galaktyce, można by powiedzieć, Roll for the Galaxy. No to umiem numer 3. Z ambicją. Numer 3 to ja, znaczy nie wiem, wydawało mi się, że Maciek doceni ją bardziej. Dużo tytułów po prostu. Tak, dużo tytułów, no troszeczkę tak. Piąte miejsce, no to tu też drugie zaskoczenie moje. Lekki minus, a to, bo to jest gra z 2014, która no to miała reedycję to jest w 2016. U mnie też było lekkie przekłamanie, więc summa summarum tutaj faktycznie jest tak. No ale cieszymy się, że jest polska edycja. Maciek ma dodatkowe jeszcze dokupił ambicje. Też nie miałem okazji grać z ambicją, jeszcze wyżeście grali, ja nie miałem okazji, bo było coś innego, więc summa summarum to jeszcze przede mną, ale sam tytuł, sama podstawka naprawdę w stosunku do Race'a, którego grałem no, dosyć dużo, naprawdę zmienia postrzeganie, gra jest naprawdę rewelacyjna. O wiele bardziej przystępne niż Race. Zdecydowanie, tutaj zasady są troszeczkę zmodyfikowane, ale zasady są
proste, tak naprawdę Maciek tłumaczyłeś Dice tą grę. Tak, tłumaczyłeś tą grę tyle razy i tak naprawdę osoby tak naprawdę z ulicy bez żadnego kłopotu grały i to jest po jednej, drugiej rundzie wiedziały dokładnie. Świetnie nadaje się na dwie osoby, na trzy. Tak. Skalowanie tutaj to jest na cztery. Raczej no skalowanie nie bardzo ma, bo wszystkie akcje są wykonywane tak naprawdę jednocześnie. I jest dosyć mało interakcji. No to jest jedyny minus tak naprawdę gry. Poza tym jest to świetny tytuł. Interakcja między wiesz, no tak naprawdę jest, bo obserwuje rzeczy. Może ona nie jest taka wprost, znaczy, obserwujesz... Trzeba wiedzieć, kto co inny będzie chciał zagrać. Po bo to jest kwestia tego, żeby się nie nakładać akcjami. Tak, i korzystać po prostu z jak największej możliwości, jak największej akcji. Także ilości akcji. Także tak. Kolejny tytuł od Game Factory Publishing. Czyli piąteczka. Tutaj zaskoczenie. Bardzo dobry tytuł, Maćku. Tylko od czemu tak nisko? Tego tak nisko. Czemu tak nisko? Robi się gorąco, słuchajcie, Maciek nie powiedział mi co ma, czwórka pewnie będzie gorąca. Czyli co, Maćku, numer 4. Numer 4. Tutaj niespodzianka, markowy numer 1. Scythe. Od Phalanx, raczej polska edycja od Phalanx, a angielska od Stone Mayer. Jeszcze graliśmy pierwszą, żeśmy grali chyba pierwszą edycję. Jeszcze graliśmy po angielsku, od Filipa. Tak, pozdrawiamy Filipa. Pozdrawiam Filipa. Szkoda, że go tutaj nie ma. Tylko nie ma tu miejsca na trzeciego. Tak, jakby się wypowiedział. Nie no, ja nie będę się wypowiadał. Scythe u mnie był na numerem 1 zdecydowanie. Wystarczająco dużo. Tak, ja grałem jeszcze Filipa, ściągnąłem do domu, żebyśmy zagrali sobie w partię dwuosobową. Więc tak naprawdę, no graliśmy chyba w Scythe'a no dużo. Wszystkie frakcje żeśmy przegrali, przynajmniej ja wszystkie frakcje. Ty na pewno wszystkie frakcje, ja się nie zdążyłem chyba z dwie. Przegrałem i ty generalnie, no co mogę powiedzieć, wypowiedziałem się w swojej dziesiątce. No cóż, tworzenie silnika, mechanika, która po prostu może... mechanika i świetne rysunki Jakuba Rokczalskiego. No tak, no tak. Poza tym, co tutaj więcej powiedzieć? Eksploracja. Tak naprawdę tam jest w tej grze jest bardzo dobrze dopracowane tworzenie i ulepszenie silnika. Bo to jest takie fajne, że to jak się zagrywa jedną akcję, to ma się od razu drugą. Najlepiej to jeszcze jakby trzecią udało się jeszcze do tego dopasować, jakieś kolejne akcje. Planszetki, które generalnie każdy ma. Regrywalność, można dołożyć jeden typ planszy akcji do drugiego, wtedy to pozwala praktycznie zmienić całkowicie rozgrywkę, bo wtedy już się nie ma tak łatwo, może się nie ulepsza, czy innych akcji się nie łatwo taka, robi, ale... bym powiedział, dobra eurogra, no co to dużo mówisz, tak? No, jedyny taki minus, jaki mogłem znaleźć, to że mogłaby, ona... na większą ilość osób może się nagle skończyć po prostu. To jest taka dosłownie, tak, że nawet ci nie można się zareagować w ogóle. To jest minus jak dla mnie. Ja pamiętam, bo generalnie ja umiem, to był numer jeden, więc tutaj długo bym o tym mówił. Ja pamiętam po każdej partii była dyskusja. Składaliśmy tych elementów dosyć sporo i była dyskusja. A jak ja bym poszedł tu? A jak bym zrobił to? A co by było? I to była 10 minut dyskusji jeszcze w drzwiach. Jeszcze a pamiętam. Co by było, gdybym skończył grę trochę wcześniej? Tak, a co by było jakbym tą gwiazdkę, a może to taka faktycznie dyskusja była zawsze żywiołowa po każdej rozgrywce. Z kim byśmy nie grali, to każdy po prostu myślał, żeby coś innego zrobić. Także no... To no jest tytuł coś... jest świetny, nie powiem. Jak masz polska edycja, może jeszcze nie rozgraliśmy tak. Nie no, mnie jest... Tak jeszcze nie rozpakowano? Rozfoliowana. Już rozfoliowana, ale jeszcze nie mieliśmy okazji rozgrać się w polskiej edycji. No, oczywiście nowka sztuka, jeszcze pachnąca farbą. Ale to znaczy ja miałem z Filipem okazję zagrać, ale tak na no, sprawę tutaj to jeszcze... To tak. Numer 4, marka numer 1. Tak jest. Scythe. Gorąca trójka. Maciek zaskoczył mnie... Przepraszam, dwa razy. Numer 3. Numer 3. Może marka to zadziwi, ale moim numerem 3 jest Lorenzo i Magnifico. O, proszę gra, bardzo. Gra, w którą najwięcej chyba graliśmy z całego zestawienia. Bym powiedział najwięcej partii. Tak jest. Rozegraliśmy. To jest po prostu... od czego tu zacząć? Worker placement z statystycznymi kośćmi, które trzeba wykorzystać jak najlepiej w swojej rundzie. Tak. Gdzie są cztery wieże, których się zdobywa karty. Unikatowe karty, na których tworzy się silnik, który trzeba przy pomocy aktywować różnych kości. To jest świetna gra. Jeszcze jeżeli się doda do tego draft na początku, to po prostu tyle możliwości jest, że... Tak. Znaczy na umie to jest miejsce 4, więc
Cóż mogę powiedzieć, Maciek jest bardziej do docenia. Graliśmy we wszystkich wariantach, dwuosobowym, trzy, czteroosobowym. I sam powiedz, że ta gra za każdym razem jest inna. To ja mówię, że jak mamy czteroosobową rozgrywkę, w dwuosobowej rozgrywce pola niektóre są po prostu niedostępne. Zmienia się całkowicie podejście do tematu. Szczególnie jeżeli ma się na dwie osoby, kiedy połowa planszy nagle znika. Tak, po prostu trzeba... Trzeba po prostu operować na tym się, co ma, tak? To pierwszy, ten lepszy. Tak. Wydawałoby się, że no co tu można wymyśleć z taką, no generalnie prostą mechaniką, no bo mamy pozyskiwanie kart, te karty nam dają, pewne rzeczy, uruchamiamy produkcję, nam produkują, ale tu jest tyle ograniczeń, że to jest tak, wykonuję akcję, no tego nie mogę. No bo nie mam czegoś. Tego nie mogę, bo to mnie blokuje. Tyle razy cofniętych ruchów, co w innych rozgrywkach to nie było. Dokładnie. Więc... Tego nie mogę. No tutaj... Ja to robię, ale jednak nie mogę. Nie mogę. To bym chciał, ale no nie mogę, tak? Nie mogę. I to jest tak, że trzeba mimo tego powiem, tyle kombinowania, co w tej grze, to chyba w żadnej innej nie mieliśmy. No, to faktycznie. No, eksploatowaliśmy tę grę dosyć tak sporo. Sporo. No ja już jej nie przynoszę, bo byśmy po nim grali nadal, nie? Pewnie tak, bo to jest fajne, że ona wcale nie trwa tak długo. Tak, bo tyle akcji ma się... Godzina czasu to śmiało możemy skończyć. 4 robotników, 6 rund, tak. Zbiera się karty. I później te punktowanko tam szybko tak naprawdę. Szybkie punktowanie. Oczywiście, jak się nazywa ten negatywny, już zapomniałem. Chodzi ci ekskomunikę. Ekskomunikę, która też tam daje w kość, także też taki tam... Dużo zmienia, szczególnie jeżeli ma się czas strategicznie wybrać, którą ekskomunikę w tej rundzie. Które co będzie na początku. Czy w ogóle nie można brać, czy nam w ogóle nie przeszkadzają te ekskomuniki, bo tak naprawdę możemy tą całą naszą strategię wykonać bez problemu. Tak, bo czasami jest tak, że tak naprawdę czegoś nie punktujemy, albo nie chcemy, albo to też no w zasadzie też inaczej się gra po prostu. Nie trzeba i karty tych... charakterów, tak? Charakterów, które się na początku rozgrywa, mogą całkowicie te zmienić. To też, ale wydaje mi się, że one są mimo wszystko takie dokładane już chyba, była gotowa gra jeszcze, żeby ją zmienić, to dodatkowo ten draft, bo one zmieniają sporą. Wydaje mi się, że jak ktoś będzie miał dobre karty, to tak naprawdę to dużo może... One są takie trochę doklejane. Myślę, że my graliśmy tak naprawdę sporo podstawową grę, a później robiliśmy draft, to ten draft faktycznie no, dużo, dużo zmienił. Ale tak przynajmniej pozwalał na te takie akcje, w których się nie może nic robić, przynajmniej coś zrobić. Tak, bo czasami są takie, że trzeba praktycznie są niskie wyrzuty, trzeba coś tam uczynić i wtedy te karty no coś tam dają nam jakiś taki awaryjny. No to był numer 3. No to cóż, numer 3. Lorenzo il Magnifico. Numer 2, słuchajcie, numer 2. I chyba jeden z moich ulubionych klimatów w grach planszowych, czyli Cthulhu. Cała mitologia Lovecrafta, czyli Posiadłość Szaleństwa, druga edycja. No cóż, ja muszę powiedzieć, że nie miałem okazji zagrać w Posiadłość Szaleństwa, chociaż Maciek skrycie mi tutaj dawał relację, że grał, dzisiaj grał, wczoraj grał, przedwczoraj grał, z Kasią grał. No nie miałem okazji jeszcze zagrać, oczywiście mówimy o tej edycji, która wykorzystuje... Aplikację. No nie miałem okazji grać, żałuję, ale to kolejna gra, która... To jest, powiem tak, od Galakty Fantasy Flight Games. To jest ewolucja na temat gier przygodowych Fantasy Flight, czyli Descenta, Imperium atakuje, czy teraz właśnie Posiadłość Szaleństwa, to jest kolejny krok. Tak naprawdę myślę, że Fantasy Flight teraz będzie wykorzystywał coraz częściej aplikacje, to tak naprawdę o wiele upraszcza rozgrywkę, przyspiesza ją. Nie trzeba grać, tak jakby to powiedzieć, nie trzeba mieć tego mistrza gry, który ustawi nam planszę, który będzie wiedział, co każdy przeciwnik robi i którą talię wykorzystać. Znaczy to na pewno jest jakiś tam trend, ale wydaje mi się, że trzeba mieć takie różne proporcje, żeby nie było więcej tej aplikacji. To jest właśnie kwestia tego, co będzie więcej. Czy będzie więcej, będziemy grać tak naprawdę na komputerze, czy to aplikacji, czy to tablecie. No właśnie, czy na planszy. Gra planszowa to jest gra planszowa, znaczy czytałem, oglądałem, weryfikowałem, jak to wygląda. No, robi wrażenie na pewno, już jak graliśmy w Alchemików, tak? Alchemików to był jeden z pierwszych. Znaczy to tak, no tam faktycznie ta aplikacja jest troszeczkę inaczej zastosowana, ale już był taki przełom, coś trzeba policzyć, coś trzeba zrobić. No tam była dosyć taka minimalna wykorzystanie tego, jednak tutaj
takie prawie połowa rozgrywki znajduje się w aplikacji. Nie grałem, nie wypowiadam się, na pewno dla mnie to jest ciekawostka. Na pewno, prędzej czy później zagramy. No oczywiście, że tak. Dodatkowo, że to będzie jeszcze klimat Cthulhu plus jeszcze aplikacja, czyli na pewno będzie wyzwanie. No, powiem tak, że wielokrotnie wyjmowałem osobom, które nawet nie grały albo nie lubili normalnych planszówek, klasycznych, kiedy zagrali w Posiadłość Szaleństwa, tak naprawdę zaczęli się czuwać ten klimat. Tak, to robi klimat. To w tym wypadku, jeżeli są muzyka, osoby, które no, mają do czynienia z takimi elektronicznymi grami, jakimkolwiek z wideo, to w tym wypadku to jest taki element, który łączy, czy ta aplikacja łączy gry planszowe, które są czasami abstrakcyjne z takim, no, tym, z aplikacją, czyli tak naprawdę to jest fajne. Dla takich ludzi, którzy wchodzą w planszówki, to jest na pewno fajne, bo to taki jest taki pomoc, żeby ich po prostu nie trzeba prowadzić wszystkich zasad. Dokładnie. Pamiętam, kiedy pierwszą edycję rozgraliśmy, całe godzinę musiałem wcześniej rozstawić plansze, podasować talię, wybrać odpowiedni scenariusz. To ma swój klimat, owszem, ale jednak jeżeli ma się tak na przykład takie godzinę czy dwie grania, to nie ma szans rozegrać w Posiadłość Szaleństwa pierwszą edycję. Dlatego myślę, że druga edycja tak naprawdę czeka na dodatek, który prawdopodobnie za kwietniu ma się wydać, czy nie zobaczymy śledzę, polską edycję. Nie wiem, szczerze, że tu mam braki. No i czekam na spolszczenia reszty scenariuszy, oczywiście. No to słuchajcie, no to niespodzianka, mamy numer 1, top 10 Maćka Gawlika, przypominam, no to myślę, że będzie zaskoczenie. Maćku, cóż tam przygotowałeś na numer, jako numer 1? Kolejna gra Galakty, można powiedzieć. Trochę zdominowała moje top 3, no jednak muszę przyznać... Raczej Galacta, Fantasy Flight. A, no to tak. To kwestia tego. Polskie edycje są dobre, jednak część tego trzeba powiedzieć na to, że Fantasy Flight wydaje Zakazane Gwiazdy. Może trochę nad wyrost, ponieważ to jest gra kolejna z 2015. Dokładnie to jest chyba z grudnia 2015, jednak polską edycję mogliśmy już dopiero odnieść w 2016 roku. Miałem okazję zagrać raz, tak. To mówimy o tych rozkazach. Tak, to jest na bazie mechaniki StarCrafta starego, StarCraft The Board Game. Na tym stole właśnie na tym stole było ta epicka rozgrywka. To można jednym słowem, epickie gwiezdne potyczki między w uniwersum Warhammera. Warhammera, tak. Warhammera. Mechanicznie mi się podobało generalnie, tak, no ale oczywiście to jest tak, że była jedna rozrywka. I to pamiętam długo, byśmy grali chyba tam... 4 godziny? Tak, no to trzeba to... To na 3 osoby 4 godziny, a przy... Na 3 osoby to były 4 godziny. Cały wieczór żeśmy poświęcili na to. Tak. Tak. Oczywiście zasady, no może nie są jakieś takie skomplikowane, ale... Same sobie zasady nie są skomplikowane, jednak wszystkie możliwości, jakie można rozpatrzeć przy pomocy jednej reguły, szczególnie, że to jest konflikt między czterema drastycznie różniącymi się frakcjami. Tak? To się zgadza. Każda frakcja ma swój charakter, swoje jednostki, swoje ulepszenia. Tak jest. To jest tak, że... no i oczywiście... bardzo fajny system walki, bym powiedział. To jest chyba jeden z najlepszych systemów walki, jakie miałem do czynienia. Trochę długo trwała, bo może nawet trwać nawet do 10 minut. Jedna potyczka. Już nie pamiętam, jak to... To było zagrywanie kart, dorzucanie kośćmi. Aha, tak. No to tak. No żetony, to... zagrywanie... To wiem, że sama gra mi się podobała, ale walka już mniej. Raczej dla osób, które walczyły, było dosyć wciągające, jednak jeżeli na przykład taki Marek musiał czekać sobie obok jakieś dobre 10 minut, to mogło mu się trochę nudzić. No ale jednak powiedzmy sobie tak, na każdą minutę, jak dla mnie, bardzo emocjonująca rozgrywka, nawet nie czuć, kiedy te 4 godziny minęły. Nie, no to tak, to jest taka gra, która praktycznie mechanicznie może wciągnąć, tak? Jeżeli ten klimat wyczujemy, wczujemy się w klimat, to jak najbardziej. Znaczy, no, grałem też, może powiedzieć raz, przegrałem z Kretesem oczywiście, bo Maciek już z Kasią... rozkreśmy już parę razy. Tak, to już wiedzieli, w jakim kierunku iść. Oczywiście każda frakcja, tak jak Maciek mówił, ma swoją charakterystykę. Znaczy Maciek oczywiście nakreślił przed grą, ale to zanim człowiek pozna zasady, wgryzie się, gdzie można wejść, gdzie można się wkleić, można powiedzieć, w jakiś określony region, tam korzystać z niego, no to też jest ciężko, no bo to wszystko wdrożyć to jest cholernie trudno. Jeszcze pewnego elementu, którego nie poznałeś, można całą tą planszę, która była, bo zaczynaliśmy z tak jakby scenariuszem początkowym, można draftować.
To jest właśnie fajne, że to już na tym etapie możemy planować na przykład, gdzie rozłożyć punkty przeciwnikowi, czy wiedzieć, jakie planety sobie wokół siebie rozstawić, tak naprawdę. Nie, no to znaczy osobiście cieszę się, że Maciek jest, że Maciek prezentuje swoją dziesiątkę, bo większość tych gier to nie są moje klimaty, tak można powiedzieć, ale właśnie dzięki Maćkowi mam możliwość poznać, zweryfikować, no, nauczyć się, można powiedzieć, także nie jestem taki odklejony od... No, lubię eurogry, aczkolwiek to są takie gry z klimatem bardziej amerytraszowy. Amerytrasz. Bardziej amerytrasz, także... Jednak jak trzeba grę z klimatem, to wie, do kogo się odezwać. No. Tak. Dobry wybór, można powiedzieć, dobra dziesiątka. Cieszę się, bo tak naprawdę zgoła inna od mojej, to w sumie cieszę się. No i oczywiście wiele tytułów, których jeszcze nie miałem do czynienia rozegrać, na przykład Rebelia, czy... No tak, no to... To też jest taki duży, duży temat. Bardzo żałuję, że nie mogłem mieć szansy zagrania, ale może w przyszłości, może w 2017. Duży tytuł, to są tytuły, które niestety sporo kosztują i zajmują też sporo czasu, aczkolwiek są, myślę, że są godne uwagi. No słuchajcie, no to no, coś nowego generalnie, bo z Maćkiem robimy to pierwszy raz. Ja już miałem różne pary, robiliśmy chwilę z Gabrysiem. Nie wiem, jak to odbierzecie, jak wam się to podobało. Być może no, był taki projekt, był taki plan, że Maciek miał zrobić recenzję Spartakusa. Tak, jeszcze przed tym, jak Games Factory Publishing miał wystartować, przymierzaliśmy się, ale w związku z powyższym, że był poślizg, to odłożyliśmy temat na później i później okazuje się, że jednak Spartakus się ufundował, a my żeśmy nic nie zrobili. Więc jeżeli taka formuła no, dyskusji generalnie, nazwijmy zupełnie dwóch różnych, bo Maciek ma zupełnie inne podejście do gier euro, ja mam inne podejście do Amerytraszu, chcecie, żeby się to zderzyło, być może byśmy co jakiś czas jakąś wspólną recenzję, taką pogawędkę zrobili. No, może myślę, więcej dziesiątek? Tak, może więcej siódemek. Może to tak naprawdę, to słuchajcie, no, jest cała masa, w zasadzie gramy przy jednym stoliku, aczkolwiek zupełnie mamy różne, no różne chyba gusta, różne gry. No. Zupełnie, znaczy to jest tak, że ja nie mam tych gier, no tam może chyba nie. Nie no, jak patrzysz na moją top dziesiątkę, to sporo tytułów jednak nie zagrabiam, gdyby nie ty. No ale, Vinios, ale z kolei odwrotnie. Impuls pamiętam, jak poleciłeś. Tak, Impuls to był, ja nie wsparłem, było szybkie pytanie, Maciek, czy wspierasz, czy ty Marek, czy wspierasz Impuls? Ja mówię, no... Zastanawiam się. Ja się nie zastanawiałem. Nie mam chyba funduszy, no to dobra, to Maciek, to ja biorę, nie? To tam, chyba razem przeszliśmy wsparli, pamiętam, Rola, tak? Razem wsparliśmy. Tak, to ja byłem, Maciek... Wielki rok pod względem wspieram to, bym musiał powiedzieć, tak? No sporo tak, tytułów. Ja tak wyszło. W tamtym roku to no, dosyć sporo. No słuchajcie, no to tyle. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Czekamy na komentarze i oczywiście piszcie, czy taka formuła, nie wiem, z Maćkiem, no myślę, że robiliśmy to z Gabrysiem. Gabryś też był takim bardziej wojakiem, a chociaż można powiedzieć wdrażał się w eurogry, no Maciek ma swój już punkt widzenia, jeżeli chodzi o Amerytrasz, ma inne klimaty. Myślę, że no, takie zderzenie dwóch światów to byłoby ciekawa historia. Więc słuchajcie, nie wiem ile to już trwa, tak przybliżę się, bo... Profesjonalizm. Ślepy, nie kontrolowaliśmy kompletnie, to słuchajcie, totalny spontan. Włączyliśmy kamerę i ona gra, będziemy coś tam z tego cieli, montowali, mam nadzieję, że coś fajnego wyjdzie. Dziękujemy wam bardzo. Może do zobaczenia. Do zobaczenia i jeszcze raz oczywiście dziękuję Maćkowi, że Maciek no, przede wszystkim się zgodził, chociaż mówił, że Marek, dlaczego ja nie mam swojej dziesiątki, ma swoją dziesiątkę. To może to 10. Skomentować. O, jeszcze słuchajcie, no to tak, co powiecie na top 10? Trzech czasów. Powiem szczerze, że tak, ja zrobiłem kilka siódemek jakiś czas temu i do dziś dnia nie powstała siódemka gier strategicznych, bo ją zmieniałem 25 tysięcy razy i ciężko mi się zdecydować, ale może faktycznie zrobimy top 10 gier, które to też będziemy się ciężko decydować, ever tych moich przygód z bez limitu, bez ograniczeń. 10 gier, to myślę, że jeżeli taka formuła wam pasuje, jeżeli będzie wam podobała, zostawcie komentarz. Spróbujemy jak najszybciej się zebrać, przedyskutować,
wytypować i oczywiście nakręcić. Myślę, że nie zajęło nam to długo czasu. Maciek zrobił to bardzo sprawnie, przygotowane pod tym względem, tu widzę zapiski, no, tajemnice oczywiście. Trzeba się przygotować. Kasia go tam przetrenowała strasznie, pewnie był jakiś próbny. Musiała zaakceptować. Pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy. Marek Maraz-Wysocki, oczywiście Planszolandia, gry planszowe na wideo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, nie wiem, oczywiście jak wchodzicie na Facebooka, tam gdzieś Maciek się już czai, żeby coś zarzucić, jakąś nowość, także no i zaglądajcie też na Instagram, bo też tam to się dosyć sporo dzieje. Dzięki Wam bardzo. I do zobaczenia. Maciek Gawlik i Marek Maraz-Wysocki. Najlepszego.